Witam serdecznie, moi drodzy. Witamy się w kolejnym dniu zmagań z naszym rusztem profilami. Chodźcie, chciałbym wam pokazać, co myśmy tu zdążyli poczynić. W ostatnim odcinku mogliście zauważyć, że zatrzymaliśmy się na tej łazience, ponieważ musieliśmy wykonać wymian na dodatkowe wieszaki. Tu wyszła taka sytuacja, że belki od wiązarów wychodzą, no, tak powiem, że niefartownie. Pierwsza fajnie przy brzegu, druga w środku, a tutaj już nic nie mamy. No i można byłoby to tak zostawić, opierając to na tym profilu przyściennym, ale żeby nie kusić losu, postanowiliśmy z tym człowiekiem, który się znajduje za kamerą, że wykonamy dodatkowe wymiany. I pomiędzy te belki włożyliśmy sobie kontrłaty, nie, to są łaty, zapierając je za... O, tutaj trzeba poprzykręcać. Tu trzeba poprzykręcać, bo żeśmy zapomnieli. Zapierając je o takie podpórki. O, widzicie? A pomiędzy przykręciliśmy sobie dodatkowe noniusze, co nam stworzyło dodatkowy ruszt. Mogliśmy to sobie podwieźć. Więc ten temat mamy skończony. Pozostało to jeszcze spiąć łącznikami krzyżowymi, ale to nie jest takie istotne w dniu dzisiejszym. Rozstaw generalnie w całym pokoju naszych profili nośnych staramy się ustawiać co 40 cm. Tak więc we wszystkich pokojach mamy rozstaw co 40 cm. Natomiast słuchajcie, czasami trzeba to z życia sobie wziąć i na przykład tu tak jak mieliśmy łazienkę, generalnie mamy teraz rozstaw co 50 cm, natomiast ilość profili, którą tutaj wrzuciliśmy, jest taka sama jak przy rozstawie co 40. Chodzi o to, że po prostu wychodziło nam przy rozstawie co 40 cm, że ten ostatni profil, który teraz jest akurat blisko przyściennego, wychodził nam jakieś 15-20 cm od ściany, gdzie tak naprawdę no, mogłoby tak zostać, bo to jest dopuszczalne. Ale przestawiając je sobie po prostu, wiecie, o 10 cm po rozstawie, teraz mamy te boczne przy naszych przyściennych, tak więc płyta będzie dobrze się utrzymała i będzie git. W małym kiblu też tak żeśmy przestawili i nie było tu dużo roboty, bo tak naprawdę wystarczyło tylko zrobić po prostu przesunięcie o 10 centów, a profile tak jak były, tak są, czyli jakby nie ma to wpływu na prędkość. Przechodzimy do kuchni. Zobaczcie, że zerwaliśmy już tutaj folię z naszej kuchni. Przywierciliśmy sobie przyścienne i powiem tak, robota, jeśli ma się sprzęt, to idzie po prostu jak złoto. My niestety nie mamy już naszego osadzaka do betonu, z którym niestety ciężko było się rozstać i musimy wiercić po prostu młotem udarowym, ale poczekajcie, pokażę wam nasz młot, bo to jest naprawdę coś. Gdzie go schowałeś? I powiem tak, jest powrót do starych korzeni, tak jak na początku pracowaliśmy, tak też. Ci, którzy pamiętają jeszcze remont u mamusi, bo tam był kupowany właśnie ten młotek Powermata, on do dzisiaj z nami wierci, słuchajcie, i naprawdę daje radę. Jedynym utrudnieniem jest to, że jest na przewód i tak jak się człowiek przyzwyczaja do elektronarzędzi bez przewodu, no to trochę później bida, że trzeba jednak ten przewód ze sobą targać, ale ogólnie się udało. Ale godne polecenia, tak, jeśli ktoś, cały remont. Jeśli ktoś budżetówkę potrzebuje, to w Powermata możecie sobie wejść. I teraz tak, ściany mamy z silki, nie? Cholerstwo twarde strasznie. Zresztą programista na budowie, którego pozdrawiamy, on mówił, że jak montował u siebie gniazdka, wiecie, te puszki pod osprzęt, to cztery zużył korony, żeby to wywiercić, bo to twarde jak cholera, nie? Naszym wiertłem SDS-em ładnie wchodzi, tylko pamiętajcie, że silka, ona w środku jest dziurawką, nie? Ma takie dwa kanały i tam są po prostu puste przestrzenie, czyli czasami wychodzi tak, że musimy sobie patrzeć, żeby się wcelować akurat ona w mięso. Ma pięć kanałów. No to tam, no wiecie, no jest dziurawa, nie? I trzeba celować, żeby się w mięso wbić, także czasami przestawiamy sobie po boki, że nie wychodzi na oryginalnych łączeniach, a tutaj, tak jak mamy ceramikę, bo tu jest z porotem czy coś, to generalnie, słuchajcie, też było z inwestorem ustalane, żeby kupić coś do pustych przestrzeni, ale jak odsłoniliśmy tutaj naszą więźbę, bo to było wszystko przykryte, no to się akurat okazało, że na połowie wieńca się wiercimy, nie? Więc tu i tak w beton. Idzie na szybki montaż. Ale na szybki montaż w beton, słuchajcie, beton
B25 powiedzmy, że to jest, to to przewiertka, nie? No i teraz wchodzę do góry, pokażę Wam, co my tutaj mamy, jak już wzięliśmy, zrobiliśmy sobie obrys naszego sufitu. I teraz możecie zobaczyć, że tak jak przy konstrukcji wiązarowej mamy nasze wiązary, to od tych wiązarów sobie bierzemy i zaczynamy jakby rozplanowywać nasze ułożenie wieszaków. Tak naprawdę staramy się, żeby nasze wieszaki, one teoretycznie są od siebie w zależności, jaką tu płytę będziecie przykręcać, jakie będzie obciążenie na tym, to musicie sobie dokładnie sprawdzić w kartach technicznych, ale przyjmuje się, żeby nie przekraczały metra odstępu pomiędzy sobą, a ten boczny pierwszy przy ścianie, żeby był gdzieś na około 40 cm, tak? Słuchajcie, z racji tego, że u nas wychodzi tak, jak wychodzi, to akurat my, tak, w każdym pokoju troszeczkę inaczej robimy, aczkolwiek staramy się bardziej te wymiary sobie zwężać niż rozciągać. I tak na przykład tutaj zaczęliśmy sobie 30 od boków, a następne wymiary mamy około 81 cm. Wiadomo, że pomiędzy tą ścianą a tą ścianą jest już większa odległość, ale dlatego, żeśmy zagęścili ilość po prostu głównych profili, żeby te obciążenia się jakoś rozłożyły. Zauważcie, że mamy też noniusze, one mogą więcej utrzymać. I dodatkowo przyścienny, który tak naprawdę nie jest żadną konstrukcją nośną, on jest naprawdę gruby, bo jest porządny, tak? Czyli nawet to, że tutaj profil główny jest oparty na nasz przyścienny, też jest jakimś tam wzmocnieniem. Teraz taki tip dla Was, jak sobie na przykład już wymierzycie, co ile będziemy dawać nasze noniusze. Słuchajcie, najlepiej przed kręceniem, jak macie taką sytuację jak tutaj, bo jak macie na przykład strop żelbetowy czy coś, to też warto. Warto przed zaczęciem kręcenia rozmierzyć sobie Wasz rozmiar profili nośnych. W naszym przypadku co 40, tak? Czyli dajmy 40, 80, 120 i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, jak zaczynacie stawiać te kreski, możecie zobaczyć, gdzie ewentualnie wychodziłaby Wam kolizja z wieszakiem. I tak jak tutaj widzicie, że profil, który będzie nośny, wychodzi po tej stronie belki, więc wiedzieliśmy, że już nie zaznaczamy wieszaków noniuszowych po tej stronie belki, tylko przerzucamy je na drugą mańkę. Powiem Wam szczerze, że warto sobie tak zrobić, bo ile razy tak było, że zrobiliśmy już konstrukcję i się potem okazało przy zakładaniu wieszaków, że trzeba to poprawiać. No jak? No ja mam ostatnią wsówkę, zapinam i kończymy temat w kuchni. Natomiast nie mamy łączników krzyżowych, ponieważ w hurtowni była awaria. Więc na te elementy musimy poczekać. Dobrze jest, że tutaj mamy taki rozstaw, że bez tych łączników krzyżowych nam te profile się trzymają i nie opadają na dół, więc to nie ma bólu. Teraz sobie wypoziomowujemy, ustalamy poziom na profilach głównych, zapinając, więc poziom będzie już ustalony, potem wystarczy tylko wskoczyć, łączniki spiąć. A boki wziąłeś, taśmą skleiłeś, dlatego się nie ruszy. Tak, boki są posklejane taśmą, dlatego też nam się nie przemieści i potem w momencie, kiedy będziemy przykręcać nasze płyty, nie będzie opcji, że coś nam tam nie będzie wychodzić, więc wszystko powinno się zgrywać. Zresztą zobaczcie, że wszystkie profile nośne tutaj przy ścianie są już zaklejone na taśmę dwustronną. Słuchajcie. Czekajcie, bo telefon dzwoni. Na czym skończyliśmy? Bo sąsiadka dzwoniła do Państwa. Nie? Bo piątek. Mówiliśmy o tym, że profile nośne mamy sklejone taśmą dwustronną. Słuchajcie, warto sobie coś takiego zrobić, zwłaszcza kiedy będziecie później na przykład upychać sobie wełnę, a Wasze profile już będą zamontowane i nie będziecie chcieli ich rozpinać, bo w momencie, kiedy będziecie tą wełnę wpychać, one mogą się Wam poprzesuwać. No i później, wiecie, lepiej to skontrolować, żeby nie było sytuacji takiej, że jak zaczniecie kręcić płyty pod paroizolacją, że one są rozjechane i Wam nagle się nie chcą, wiecie, nagle wyjść w tym miejscu i płyta nie będzie miała do czego się przykręcić. Tak więc my to tak robimy i tak to ładnie wygląda. Zauważcie, że mimo tego, że tych krzyżowych faktycznie nie ma, to wypoziomowaliśmy już sobie ten sufit i po prostu jak dojdą nam w poniedziałek, to je sobie pozapinamy i po temacie. Słuchajcie, tutaj z boku jest chybzik, tu będzie, nie wiem, kotłownia a la spiżarnia.
Tak więc teraz będziemy mieli ten pokój. On już jest na tyle wąski, że nawet rusztowaniem tu nie wjedziemy. Tak więc ogarniemy go z drabin. Ale nawet nie będziemy nagrywać, bo nie ma miejsca tutaj. Zresztą, kurczę, chyba wolicie patrzeć na nas, a nie jakieś ciemne, czarne miejsca. Dzień dobry, witam się z wami w dniu dzisiejszym. Jak to Łukasz mówi. Dzisiaj zabrali mnie ze sobą, gdyż rano musieliśmy załatwić pewne sprawy i już przy okazji zabrali mnie na budowę. Także chłopaki tam działają, przykręcają u deki, tak? U deki. A ja tutaj im trochę przeszkadzam, czasami coś podam. Już widzę, że majster jest niezadowolony, że trochę tam za długo gadam, bo muszą robić. Także widzimy się później. A nie, nie za dużo, moi drodzy. Zabrakło nam profili, ale tylko 6. Wiecie, czasami lepiej po prostu, żeby zabrakło, niż żeby kupić za dużo, bo teraz 6 to sobie bez problemu przywieziemy, a jakby trzeba było to by było za dużo, to później jest problem, trzeba oddawać, nie, na przykład pół palety. Ogólnie wyszło tak, jak wyszło, tylko pamiętajcie, że to cały czas jest jeszcze bez tych łączników krzyżowych, bo na nie cały czas czekamy. Ogólnie to jest trochę obsuwa z tymi łącznikami, bo przez wichury balon nie doleciał z nimi, nie? Z antypodów i tak wyszło, ale ogólnie mamy to już wszystko zrobione. Te profile główne są wypoziomowane, a tutaj brakuje nam jednego profila. On akurat będzie łączony. No i mamy też korytarz już opkany w deki. Tam już sobie żeśmy przymierzali tyle, ile mogliśmy uratować z tych ścinków naszych profili. Takich, wiecie, to będą nośne. Tylko że na razie na górę po prostu udeka położyłem. Więc jutro sądzę, że to skończymy. Pewnie byśmy skończyli dzisiaj, ale nie mamy po prostu już towaru, więc nie ma sensu tutaj dłużej siedzieć i marznąć, więc będziemy jechać do domu. I pieski na nas czekają. I pieski na nas czekają, dokładnie. Tak więc wiecie, ten kto ma czworonoga, to rozumie. Więc zawijamy się z roboty i jutro będziemy to już kończyć. A będziesz to pokazywał jutro jeszcze? Nie. Pokażę wam następny etap tej inwestycji w momencie, kiedy będzie tutaj już zrobiona wylewka i będziemy przechodzić do naklejania paroizolacji i do płytowania podwójnego. Dlaczego nie naklejamy teraz paroizolacji? Dlatego, żeby po pierwsze wilgoć, która się zbiera, miała szansę uciec do góry, a po drugie jest duża szansa, że ta paroizolacja przez powiedzmy ten, nie wiem, miesiąc, tyle dajemy na tą podłogę, po prostu by się odczepiła i by spadła na dół, tak więc szkoda roboty, szkoda energii, nie? Tak więc słuchajcie, jeśli wam się podobało, no to serdecznie dziękujemy, śledźcie nas, pamiętajcie, żeby sobie kliknąć dzwoneczek, albo najpierw subskrypcję, potem dzwoneczek, łapka w górę, jeśli się wam podobało, łapka w dół, jeśli nie, albo jeśli jesteście obojętni, to możecie, nie napisać komentarz. Napiszcie komentarz, dokładnie, że macie to w dupie, nie? Dobra. Na razie. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, ja was zapraszam, bo się zaczyna już powoli
nasza seria ogrodowa. Mam kilka pomysłów na pierwszy odcinek. Muszę tylko je zakupić, pewne rzeczy. I będziemy robić, myślę, że w przyszłym tygodniu coś tam możecie się spodziewać koło weekendu, chyba że pogoda nam nie dopisze, bo ostatnio pogody są niestety niełaskawe. Albo kapryśne. Pada, albo wieje. Dokładnie, są kapryśne. Teodor też jest kapryśny ostatnio, bo wszystko nie może wychodzić za bardzo na długie spacery, a on lubi. Sali nie lubi zimna, więc też nie lubi chodzić na spacery. I takie to życie z pieskiem jest. A później jeszcze przynoszą piach i inne rzeczy do domu, więc... Dobra, ja już nie przynudzam. Widzimy się w kolejnych odcinkach, pewnie już ogrodowych. Chyba że ten odcinek będzie jeszcze przedzielał te odcinki o suchej zabudowie. To zobaczę jeszcze, zastanowię się. Na razie, hej.